Dobry wieczór, Joanna Głowacka, telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj na evencie marki L'Oréal Paris, a ze mną wspaniały Darek Rose. Witam cię serdecznie. Cześć wszystkim. Darek, świetna stylizacja. Dzisiaj właśnie event modowy Fashion Week w Paryżu. Za chwilę będziemy mogli podejrzeć tutaj na telebimie, co tam się dzieje. Skąd tutaj ta twoja dzisiejsza stylizacja? Mogę się pochwalić. Mój Alanek, słuchajcie, zrobił mi tą marynarkę. Chciałem, żeby to trochę było coś typu czarny łabędź i chyba się udało. No, wygląda naprawdę rewelacyjnie. A właśnie jaki jest twój styl modowy na co dzień? Bo teraz wiadomo, event, więc szukamy bardziej wyszukanych stylizacji, a na co dzień? Wiesz co? Bardzo różnie. Ja jestem taką osobą, że zależy od tego, jak wstanę. Cześć! Zależy od tego, jak wstanę. Czy mam ochotę być bardziej baggy, czy mam ochotę być bardziej classy. To wszystko zależy. Myślę, że nie mam takiego jednego stylu. Jakby ktoś miał mnie zapytać, to nie wiedziałbym właśnie, co mam odpowiedzieć. No bo potrafię wyglądać tak, a potrafię być w dresie na miasto, nie? No i o to chyba chodzi, o ten balans, prawda? Masz bardzo dużo followersów na swoich social media, robisz bardzo fajne, zabawne filmiki, które cieszą się popularnością. Skąd ten pomysł? Jak to się w ogóle zaczęło? Wiesz co? Chciałem trochę odnowić swoją osobę w internecie i stwierdziłem, że wrócę do swoich początków, gdy na YouTubie opowiadałem o śmiesznych sytuacjach ze swojego życia. I wtedy utworzyłem tą serię Storytime, która się niesamowicie przyjęła w Polsce. I tak to wyszło jakoś. No, opowiadam o swoim życiu i bardzo mnie cieszy w ogóle to, że ludzi to interesuje. No właśnie, teraz będzie twoja osoba chyba jeszcze bardziej interesować, bo wiemy, że brałeś udział w programie Good Luck Guys, tak? I jak wrażenia? Powiedz, co tam się działo? Co nam możesz zdradzić w tym momencie? Mogę tylko zdradzić, że musicie to oglądać na pewno 27 na Prime Video. Niesamowita przygoda, niesamowici ludzie. W takim wydaniu jeszcze mnie nie widzieliście, no bo jednak to był survival, my tam nie pojechaliśmy, słuchajcie, na wakacje. Ale tak to wyglądało. Tak to wyglądało, słuchajcie, ale jak zobaczycie, jak naprawdę było, to wcale to tak nie wyglądało. No co, no naprawdę było to... Słucham? Tak, daj. Było czasami ciężko, czasami bardzo śmiesznie. I chyba tyle mogę powiedzieć. No oglądajcie koniecznie, bo działo się bardzo dużo. A możesz nam zdradzić, jak Kuczaj sprawdził się w roli prowadzącego? Czy był dla was ogromnym wsparciem? Ja bardzo lubię Kuczaja. To jest bardzo fajny człowiek, bardzo miły. No był świetny, no. Śmieszny, zabawny. Był takim naszym tatusiem trochę tam na tej wyspie, więc poradził sobie bardzo dobrze. Jesteśmy wszyscy z niego bardzo dumni. No właśnie, bo on ma taką osobowość właśnie wspierającą, zabawną, więc rozumiem, że w tych trudnych chwilach was właśnie wspierał, tak? No oczywiście. Musiał, nie miał wyboru. A powiedz nam jeszcze, Darku, co myślisz o tym, bo Julia Wieniawa, jak wiemy, jest ambasadorką marki L'Oréal i jako pierwsza Polka bierze udział w pokazie na Fashion Weeku. To jest niesamowite. Co o tym sądzisz? Julia to jest niesamowita dziewczyna, niesamowicie utalentowana. Ciężko widać, że pracuje na sukces i jest, myślę, dla wszystkich nas, osób w showbiznesie, taką trochę inspiracją do tego, co chcielibyśmy robić albo jak chcielibyśmy robić, no bo ona jest wszelce uzdolniona, więc no gratuluję. My również oczywiście. Darku, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Państwa zachęcamy do oglądania programu. No i co, udanego eventu. Zaraz zobaczymy, czekamy na Julię, której życzymy powodzenia. Dziękujemy ślicznie.